Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Krytykę Polityczną oraz Fundację imienia Friedricha Eberta Biuro w Warszawie. Spotkanie zatytułowane jest jak najbardziej aktualnie, bo Ameryka po wyborach czy trumpizm przeminie. I zanim przedstawię naszych gości i wprowadzę dyskusję, chciałbym poprosić Ernsta Hillebranda, szefa warszawskiego biura fundacji, o kilka słów wprowadzenia. Krytykę polityczną oraz fundację imienia Friedricha Eberta w Warszawie. Hello, good evening from my side as well, from Friedrich Ebert Foundation. Dobry wieczór, witam Państwa w imieniu Fundacji Friedricha Eberta, biuro w Warszawie. Bardzo się cieszę, że dołączyło do nas dwoje fantastycznych intelektualistów z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor Sherry Berman i pan Sławomir Sierakowski, aby porozmawiać o konsekwencjach wyborów. Oczywiście o samych wynikach jeszcze nie możemy mówić. Natomiast już się zdążyliśmy zorientować, że dzieje się bardzo wiele interesujących rzeczy w kontekście interpretacji zjawisk politycznych po obu stronach z areny politycznych. Tak naprawdę wiele osób nie spodziewało się, że Trump poradzi sobie aż tak dobrze. Myślę, że szereg tutaj czynników można by było zidentyfikować jako przyczyny. Bardzo się cieszę, że będziemy w stanie na ten temat porozmawiać. Bardzo dziękuję Dominicy również z Krytyki Politycznej za współpracę i za współorganizację spotkania. Dziękuję. Dziękuję, Ernst. Będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, choć nie o tym, jaki jest rezultat ani teraz, ani przed zakończeniem naszego spotkania. Nie będzie on jeszcze znany. Wciąż trwa liczenie głosów w Nevadzie, w Arizonie, w stanie Georgia, w północnej Karolinie i przede wszystkim w Pensylwanii. Ale porozmawiamy o zjawiskach dłuższych i głębszych niż same wybory. I porozmawiamy w bardzo znamienitym gronie. Jest z nami dzisiaj pani profesor Sherry Berman, politolożka z Barnard College Uniwersytetu Columbia, autorka co najmniej dwóch bardzo ważnych prac poświęconych historii społecznej, historii politycznej i socjaldemokracji, i demokracji, bo chodzi o książkę Primacy of Politics, wydaną już dobrych kilka lat temu, i bardzo niedawno Democracy and Dictatorship in Europe. Sherry Berman jest również publicystką. Publikowała między innymi na łamach Foreign Policy, ale także znanego lewicowego magazynu Dissent. Drugim naszym gościem jest Sławomir Sierakowski, publicysta, intelektualista, analityk, prezes Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego, twórca i założyciel Krytyki Politycznej. A rozmawiać będziemy o tym, czy ten styl, ten sposób uprawiania polityki, jaki wniósł do USA i do całego świata politycznego Donald Trump, i pewien grunt społeczny, który umożliwił Trumpowi zwycięstwo, a który zarazem się najwyraźniej wzmocnił przez ostatnie lata jego rządów w Białym Domu. Czy to są zjawiska, które, powtórzmy, niezależnie od wyniku wyborów, których jeszcze nie znamy, które są nieprzesądzone, czy trumpizm jako zjawisko jest czymś, co da się jeszcze czy to odwrócić, czy przezwyciężyć, oczywiście przezwyciężyć w duchu wartości liberalnych, postępowych, lewicowych, to już rzecz może bardziej szczegółowa, niemniej no, w kierunku, którego jakoś byśmy w tym gronie zapewne sobie życzyli. I na początek chciałbym poprosić panią profesor Sherry Berman o wypowiedź na ten ogólny, co nie znaczy, że łatwo sformułowany, zakreślony temat. A zatem, czy
czy pani profesor, czy w pani przekonaniu to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie lata i to, co wiąże się z nazwiskiem Donalda Trumpa, czy to są zjawiska, które przy takim bądź innym wyniku wyborczym można przezwyciężyć i czy widzi pani nadzieję na odbudowanie Ameryki w kształcie lepszym, bardziej pożądanym niż ona jest, niż takim, jak wygląda ona dziś? Okay. Well, thank you very much for those extremely difficult questions. Bardzo dziękuję za te bardzo trudne pytania. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą debatę. Myślę, że wszyscy wiemy, że wyniki wyborów amerykańskich jeszcze są nieznane. Głosy są jeszcze liczone w szeregu Stanach. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie Biden wygrał głosy ludności, głosy mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W porównaniu również z Hillary Clinton sprzed 5 lat. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, poparcie mieszkańców niekoniecznie przeszkłada się na ostateczny wynik wyborczy ze względu na głosy elektorskie. Myślę, że jeszcze dzień czy dwa będziemy musieli poczekać, między innymi za sprawy już wniesione przez administrację trumpowską. Natomiast jeżeli chodzi o styl polityki uprawianej przez Trumpa, jeżeli chodzi o samo to pytanie jest bardzo istotne. Z całą pewnością, jeżeli Trump wygra, niektóre zjawiska negatywne się pogłębią. Natomiast w wypadku zwycięstwa Bidena będziemy mówić o zjawiskach, które będą można wprowadzić wyłącznie w perspektywie długoterminowej. Myślę tutaj przede wszystkim o rodzaju polityki, z jaką mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia ze zjawiskami typowymi dla USA. Mamy do czynienia z polityką w kontekście i w formie, która rozprzestrzeniła się nie tylko w Stanach, ale także w innych państwach europejskich, w tym w Polsce. Doszło do swoistej polaryzacji. Natomiast politolodzy o polaryzacji mówią o tym, że jest to zjawisko prowadzące do głębokich podziałów wśród obywateli i wyznawców różnych poglądów. Demokracja działa pod warunkiem, że pojawiają się różnice w poglądach, natomiast nie będzie działać przyzwoicie, jeżeli wprowadza się narrację obaw, lęków i zagrożenia i demokracja nie będzie działała wówczas, jeżeli będziemy się obawiać przywódców, którzy dojdą do władzy i będą stanowić zagrożenie dla obywateli. Uważamy, że kontekst oparty na lęku, na obawach i na strachu jest niekorzystny i należałoby to odróżnić od kontekstu, kiedy to mamy do czynienia po prostu z poglądami bardzo różnorodnymi, reprezentowanymi przez obywateli. Demokracja działa, jeżeli te poglądy są różne, natomiast świat nie działa przyzwoicie i nie działa odpowiednio, jeżeli polityka jest oparta na strachu, zagrożeniu i zastraszaniu. W związku z czym tego rodzaju polaryzacja jest zjawiskiem obecnie typowym dla Stanów Zjednoczonych, i dlatego z tego wynika szereg niekorzystnych zjawisk. W ciągu ubiegłych miesięcy była rozwijana kampania oparta na tego właśnie rodzaju zjawiskach. Pozwolą państwo, że powiem parę słów na temat długofalowych trendów związanych z polaryzacją, które wyjaśniają, dlaczego dotarliśmy do takiego, a nie innego punktu w Stanach Zjednoczonych, i dlaczego mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest w pewien sposób przesycone strachem, lękiem i zastraszeniem. Niektóre z tych tendencji są intuicyjne z punktu widzenia postrzegania społecznego, percepcji społecznej. Chcę podkreślić, iż
mamy do czynienia z poglądami, z trendami, które zostały wypracowane w oparciu o wydarzeniach związanych z gospodarką. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych pogłębiają się różnice, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń i majątku, posiadanego majątku. W związku z czym mamy do czynienia z nierównościami społecznymi, które wiążą się z założeniem, że sukces mierzy się wyznacznikiem związanym z poziomem wynagrodzenia. W związku z czym nie ma to nic wspólnego z szansą na realizację aspiracji zawodowych. Myślę, że tak zwany amerykański sen troszeczkę należy już do przeszłości ze względu na to, że po II wojnie światowej przez kilka dziesięcioleci Ameryka była krajem równych szans i szans dla wszystkich. W tej chwili rzecz się zmieniła. W związku z czym mam wrażenie, że nastąpił swoisty powrót społeczeństwa klasowego ze względu na to, że poziom wynagrodzeń i szanse na początku kariery zawodowej decydują o tym, na jakim etapie, czy też gdzie możemy się znaleźć za kilka lat. Dlatego też pojawiła się tendencja poszukiwania winnych tego rodzaju sytuacji i oczywiście politycy mają skłonność do wskazywania, politycy populistyczni mają skłonność do wskazywania mniejszości i polityków, czy też środowisk liberalnych jako na winnych. Mam wrażenie, że w Polsce mają państwo do czynienia z podobnym trendem. Natomiast wiemy, że również w Polsce doszło do podobnych, nie tylko do wykształcenia się nie tylko podobnych poglądów, ale również do podobnej sytuacji w kontekście swoistej prawdy, że oto wielkie miasta są bezwzględnie centrami czy ośrodkami rozwijających się branż gospodarczych, natomiast obszary wiejskie są bardziej zaniedbane, co również staje się źródłem podziałów społecznych, ponieważ poszczególne środowiska, w tym miejskie i wiejskie, reprezentują różne interesy. Należy także wspomnieć o innym aspekcie interesów społecznych. Stany Zjednoczone zawsze były państwem różnic, byliśmy tyglem. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z wyższym wskaźnikiem mieszkańców urodzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych niż kiedykolwiek wcześniej, co oczywiście również przekłada się na określony stosunek do mniejszości i do innych środowisk, które są postrzegane jako swoiste zagrożenie dla tradycyjnego status quo. W wyniku tych tendencji okazało się, że niektóre grupy, w szczególności białych społeczności, dochodzą do wniosku, że oto ich status społeczny się zmienił, że niekorzystnie wpływa na nie podział demograficzny czy też zjawiska demograficzne w kraju, co oczywiście jest świetną pożywką dla tych, którzy chcą znaleźć kozła ofiarnego i poszukują tego kozła ofiarnego w środowiskach bardziej liberalnych, w mniejszościach etnicznych, w grupach imigranckich, ponieważ uważa się, niektóre środowiska uważają, że są to, że mniejszości są uprzywilejowane, że w związku z tym tracą na tym grupy uprzywilejowane dotychczas. Niekwestionowane gorsze warunki gospodarcze w powiązaniu ze zmianami, z którymi mamy do czynienia, całość tych czynników wywołuje środowisko, czy też wywołuje określony klimat, z którego korzystają politycy. Trzeci trend długofalowy wiąże się bezpośrednio z polityką Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mielibyśmy się przyjrzeć partiom politycznym Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, no cóż, ten obraz był zupełnie różny od obrazu współczesnego. Tak, pod względem partii demokratycznej, jak i republikańskiej, obie te partie były znacznie bardziej zróżnicowane niż są w dniu dzisiejszym. W każdej z tych partii były
był bardzo duży udział tradycyjnych, tradycjonalistów, przede wszystkim ze Stanów Południowych i bardziej postępowych polityków, w związku z czym partie były bardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia, pod względem wykształcenia. Były to koalicje znacznie bardziej zróżnicowane. Natomiast w ciągu tych bliższych nam dekad, co oczywiście wynika między innymi ze zjawisk związanych bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, okazało się, że te partie zaczęły się w innym kierunku rozwijać. Dzisiaj Partia Demokratyczna i Partia Republikańska bardzo się zaczęły od siebie różnić, znacznie bardziej niż w przeszłości. Tak pod względem elektoratu, jak i pod względem składu. W tej chwili, planując kampanię wyborczą, bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania wyborcy, ogólne poglądy wyborcy, preferencje religijne wyborcy. Myślę, że w tej chwili byłabym w stanie z dużo większym prawdopodobieństwem stwierdzić, kto głosuje na kogo. Partia Republikańska to jest elektorat głównie wysoce religijny, są to społeczeństwa białe, społeczności białe. Zazwyczaj są to mieszkańcy obszarów wiejskich lub byłych obszarach wiejskich. Zazwyczaj są to osoby niżej wykształcone i nie są to osoby ubogie. Natomiast elektorat Partii Demokratycznej jest znacznie bardziej zróżnicowany pod względem choćby etnicznym. Również jest to elektorat w większości wywodzący się z obszarów miejskich, przy czym muszę powiedzieć, że jest to elektorat osób bardzo wysoko wykształconych, ale bardzo często są to ludzie ubożsi, a jednocześnie raczej jest to elektorat świecki. Myślę, że tego rodzaju klasyfikacja również elektoratu oznacza, że te partie oczywiście różnią się od siebie, ale również oznacza to, że politycy muszą wywoływać wrażenie, iż osoba reprezentująca inną partię niekoniecznie jest różna pod względem programu politycznego, ale być może jest to osoba zupełnie różna pod kątem poglądów politycznych, czy też religijnych, czy wyznawanych wartości, w związku z czym może stanowić zagrożenie dla lokalnej społeczności. W związku z czym, jeżeli mamy do czynienia z taką polaryzacją, a nie z przekrojem poglądów, kiedy okazuje się, że mamy do czynienia z konfrontacjami politycznymi, nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale również w życiu społecznym, oznacza to, że zaczynamy się otaczać osobami bardzo zbliżonymi do nas samych, co oznacza, że bardzo trudno jest zaakceptować osoby, które identyfikują się z inną partią polityczną, z innymi poglądami politycznymi, w związku z czym znacznie łatwiej, to jest coś, o czym mówiłam wcześniej, politykom wykorzystać ten klimat, który podkreśla, że oto nasz przeciwnik polityczny jest osobą całkiem różną i być może jest osobą nam zagrażającą. Podsumowując, właśnie tak wyglądała polityka Trumpa. Postanowił on wykorzystać tego rodzaju różnice, tworząc określoną bazę. Bazę, z której również wynika, że jeżeli Trump wybory przegra, będzie to skutkiem określonych negatywnych, nie do końca być może zgodnych z prawem posunięć, a jeżeli wygra przeciwnik, będzie to zagrożenie dla społeczeństwa. Co również wiąże się z tym, że zjawiskiem polaryzacji. I myślę, że ten trend będzie ciężki do odwrócenia, nawet jeżeli wygra Biden. I resentyment może być wykorzystany przez niego. Jeżeli Biden wygra, to jest taka szansa,
że te trendy być może zaczną się odwracać, ale musimy zdać sobie sprawę, że takie podziały ekonomiczne, takie podziały wokół tego, jak społeczeństwo powinno się prezentować, tego typu sposoby rozumienia polityki i tożsamości politycznej nie ulegną zmianie, nawet jeżeli Biden zostanie, mam nadzieję, ogłoszony zwycięzcą w następnych kilka dni. Będzie trzeba bardzo wiele pracy ze strony demokratów i mam nadzieję, że również ze strony republikanów, aby te trendy odwrócić. To by oznaczało, że najpierw trzeba wpaść na sposoby rozwiązania problemów społecznych, bo tak długo jak mamy ogromny podział ekonomiczny w społeczeństwie, tak długo jak nie zgadzamy się co do tego, kto ma prawo być obywatelem i kto ma prawo mieć obowiązki obywatela, powinniśmy być w stanie się spierać o pewne rzeczy, ale powinniśmy naszych obywateli nadal obserwować czy postrzegać jako partnerów, którzy mają podstawy do tego, żeby uczestniczyć w tej debacie. To jeżeli demokraci wygrają, to musimy liczyć na to, że oni zaczną rozwiązywać problemy społeczne, problemy pandemiczne, również tego problemy związane z tym, jak kontrolować technologię, w tym media społecznościowe. I aby przekonać przynajmniej tych republikanów, którzy powiedzmy są otwarci na dyskusję, nawet jeżeli im się nie podoba polityka demokratów, to demokraci jednak nie starają się zagonić do kąta czy do podziemia republikanów, że tutaj chodzi o dobro poszczególnych Stanów i Stanów Zjednoczonych. A zatem chodzi tutaj o to, żeby utemperować ten resentyment, ten bardzo napięty konflikt, który istnieje w społeczeństwie amerykańskim, gdzie jednocześnie trwają problemy, które legły u podłoża tego konfliktu. Tym musi się lewica zająć przy takiej polaryzacji. To jest konieczne, jeżeli lewica ma zwalczyć populizm, muszą działać pozytywnie, a nie negatywnie, muszą szukać przyjaciół, a nie wrogów, mają rozwiązywać problemy społeczne, a jednocześnie starać się jak najlepiej działać na kanwie ideologiczno-retorycznej, po to, żeby ludzie po obu stronach tego rozdziewu politycznego mogli zrozumieć, że tu chodzi o ich interes. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak ogromny jest podział w Ameryce, łatwo dać się temu przytłoczyć, zwłaszcza po lewej stronie sceny politycznej wielu się dziwi, że konkurencja jest tak ostra i że różnica głosów tak niewielka, nawet wziąwszy pod uwagę te wszystkie ogromne głupstwa, które Trump zrobił. Ale to, co powinno optymizm wlać w serca ludzi, to to, że wybory odzwierciedlają, jak wiele istnieje mechanizmów i demokracja ma to w sobie wbudowane, jak wiele jest mechanizmów, by odwrócić złe trendy. Jeżeli złe rzeczy się staną, to społeczeństwo obywatelskie i wybory pozwalają budować mechanizmy korygowania błędów. Dają szansę ludziom na zmianę zdania, na wybranie nowych liderów, nowych przywódców, którzy popchną kraj na nowe tory. I niezależnie od tego, jak złe rzeczy się dzieją w Stanach Zjednoczonych, a sprawy wyglądają źle, to co daje nam nadzieję i myślę, że ogólnie ludzie żyjący w demokracjach powinni też mieć więcej nadziei, że mamy możliwość przekonywania naszych współobywateli, że zmiana jest potrzebna. Możemy to zrobić i pokojowo i w dodatku robić to regularnie. I myślę, że w 2020 roku to jest ta narracja, która się wyłania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani profesor. W tej wypowiedzi główny
wątek dotyczył przyczyn, źródeł i możliwości przezwyciężenia polaryzacji. I to jest oczywiście dylemat, który no, najostrzej widać chyba w Stanach Zjednoczonych, ale nie jest on obcy również polskim wyborcom i obywatelom. Bardzo często mówi się o potrzebie przezwyciężenia tej polaryzacji, zdefiniowania konfliktu politycznego na nowo, osłabienia ostrości tego konfliktu. No ale niektórzy też twierdzą, że nie zawsze jest to możliwe, tak? Że to znaczy być może jest tak, że społeczeństwa z różnych powodów, obiektywnych, a w każdym razie takich, na które nie mamy wpływu, są gdzieś tam skazane na, no, na taki dwupodział, prawda? W którym to opowiedzenie się po drugiej, po jednej ze stron jest konieczne. No i teraz chciałbym zapytać Sławomira Sierakowskiego, który od wielu lat obserwuje politykę amerykańską, ale także politykę polską. Czy ta polaryzacja, którą widzimy no najostrzej oczywiście w Stanach Zjednoczonych, czy ona jest takim zjawiskiem, które da się przezwyciężyć i czy rzeczywiście za wszelką cenę należy dążyć do jego przezwyciężenia? Ja się w ogromnej mierze zgadzam z profesor Shelley Berman, więc ja tylko będę odgrywał taką służebną rolę, czyli mogę kilka a propos zgłosić albo może kilka głosów polemicznych, kilka też rozszerzeń spróbować dorzucić. I też zauważam, że już mimo tego, że te wyniki jeszcze nie są do końca znane, ale można je tak mniej więcej przewidzieć. Trump je już w ogóle przewidział najszybciej, bo ogłosił, że po prostu wygrał. To widzę taki ogólny trend komentatorski, że ponieważ ta przewaga Bidena miała być dużo, dużo większa, to możemy nawet jak wygra mówić w pewnym sensie jego porażce. No także ze względu na to, że ten Senat prawdopodobnie nie stanie się demokratyczny w większości, a to stwarza ogromne ograniczenia dla prezydenta. I już nie mówiąc o tym, że Biden to jest cały zbiór ograniczeń. I to wspiera tezę profesor Berman, że taką politykę alternatywną, czy odkręcenie trumpizmu, o którym profesor Berman pisała także na naszych łamach, to proces długoterminowy, jedynie długoterminowy. I w tym sensie bardzo niełatwy i wymagający ogromnej konsekwencji, uwzględnienia procesów społecznych, bardzo dobrego leadershipu. To jest ogromne ograniczenie opozycji też, bo co by nie mówić, te wybory są o Trumpie, a nie o Bidenie. Właściwie wyłącznie o Trumpie, a nie o Bidenie. I też nie bardzo wiadomo, o kim innym miałyby być, choć to dotyczy obu partii. Obu partiom, republikanom będzie znaleźć ciężko kogoś takiego jak Trump, choć nie uważam, że wcale nie będą musieli szukać. Trump zostanie z nami, Trump będzie kandydatem w 2024 roku. Ale oczywiście też ciężko będzie demokratom, chociaż te prawybory, które możemy tak trochę niesłusznie zapamiętać jako rywalizację tylko dwóch starszych panów, tak naprawdę też pokazały całe nowe pokolenie polityków amerykańskich, bardzo obiecujących, bardzo ciekawych. I Kamala Harris jest jedną z tych polityczek. Przy czym, i tu przechodzę do takiego kolejnego ograniczenia po stronie opozycji, to znaczy podziału w łonie partii demokratycznej. Kamala Harris będzie miała bardzo trudne zadanie, ponieważ jest uważana za polityczkę radykalną. W tym sensie miała być uzupełnieniem dla Bidena, dla takiej koalicji jakby demokratycznej, czy po prostu sposobem na uniknięcie sytuacji, która zdarzyła się poprzednio, czyli tego, że część wyborców Sandersa została w domu i nie zagłosowała na Hillary Clinton. Teraz Kamala Harris miała służyć temu, żeby tak się nie stało. Ale trochę nie wiadomo, jak sobie poradzi z tym ograniczeniem ze względu na swój własny, postrzegany nawet w partii demokratycznej. No, nawet no, jeśli nie radykalizm, to jednak pewien progresywizm. Ograniczenia ma także sama polaryzacja. I akurat Polska jest tego doskonałym przykładem. Jarosław Kaczyński, który jest bogiem polaryzacji politycznej, właśnie spolaryzował swoją własną partię. I Trump też, zauważmy, choć odnosi wyższy wynik, i to będzie też bardzo silny jego atut w pozostaniu w amerykańskiej polityce, relatywnie wyższy w tym sensie, że w liczbach bezwzględnych
i prawdopodobnie też w samych procentach. To jednak też doprowadził do polaryzacji wewnątrz własnego elektoratu. I Jarosława Kaczyńskiego to może wręcz zniszczyć, dlatego że w tej chwili, łamiąc kompromisy antyaborcyjną, praktycznie sprawił, że jego własna partia nie będzie w stanie sformułować jasnego stanowiska w tej sprawie i może się z tym bardzo, bardzo długo borykać i też zarazem zostanie to z nami jako dowód słabości samego Jarosława Kaczyńskiego. To mu nie pomoże. Politykom w sprawie pandemii Donald Trump z jednej strony udowodnił swoją siłę, bo się okazuje, że mimo licznych kryzysów, ogromnej ilości skandali, no też takiej żenującej polityki, ja ją obserwowałem z Waszyngtonu przez kilka miesięcy wtedy, jednocześnie też jednak to, że osiągnął tak dobry wynik, mimo tego wszystkiego, to jest oczywiście pokazuje siłę Trumpa, ale też pokazuje jego słabość. Może dołączyć do grona nielicznych polityków, którzy, i prawdopodobnie tak się stanie, zakończą prezydenturę po pierwszej kadencji. Może być wyjątkiem może z tego grona, dlatego że może być jedynym politykiem, który zostanie aktywny i silny, może nawet najsilniejszy po stronie Partii Republikańskiej. Tym niemniej może być politykiem, który przegrał. Zgadzam się z tezą taką kulturalistyczną, to znaczy czy z taką ogólną tezą, która nam już towarzyszy od kilkudziesięciu praktycznie lat. Myśmy też książkę Thomasa Franka o tym opublikowali, ale też wszystkie teoretyczne książki Chantal Mouffe, Ernesta Laclaua i bardzo wielu innych socjologów, politologów, którzy wskazywali na to, że szczególnie im bardziej na zachód, tym bardziej ta wojna klasowa jest tak sublimowana w wojnę kulturową. I to przede wszystkim odbywa się na koszt lewicy czy na koszt takiej opozycji demokratycznej i stanowi pewien rodzaj atutu dla partii prawicowych, prawicowo-populistycznych. Na północy świata to się dużo rzadziej udaje, żeby stworzyć populizm lewicowy. Jest też coś w rodzaju tego, co myśmy nazwali sprzękiem Sodrą w naszych badaniach, legitymizacją przez skandal, to znaczy skandalizm Trumpa, ale nie tylko jego, wielu innych polityków, daje mu lepszy kontakt z elektoratem gniewu. Stanowi jakiś taki dowód miłości, w pewnym sensie, taki dowód wierności, takie pokazanie, że się ma silniejsze geny, gdyby to ująć tak socjobiologicznie. To znaczy jest to rodzaj takiego potwierdzenia siły, że mimo że wywołuje skandale, jestem gotów was reprezentować, pokazuje deficyt lęku w polityce, pokazuje determinację, pokazuje takie silne cechy. Siła w polityce stała się dużo wyższym atutem niż kompetencja. Stała się być może atutem decydującym. I to znowu będzie działało na korzyść tezy, o której wspomniała profesor Berman. To znaczy, że odbudowanie alternatywnej do populistycznej polityki będzie procesem trudnym i bardzo długoterminowym, dlatego że siła nie będzie atutem polityki alternatywnej wobec populizmu, bo z definicji nie może być. Natomiast trudno sobie wyobrazić bez siły, a Biden nie będzie politykiem silnym, nie był politykiem silnym i nie widać silnych polityków po stronie Partii Demokratycznej, że to wszystko będzie dalej działało na korzyść populizmu i personalizując na polu amerykańskim samego Donalda Trumpa. Trzeba też pamiętać, że Trump sobie w pewnym sensie ułożył reguły gry, aż z pewnością obsadził scenę polityczną po prawej stronie swoimi ludźmi. Trump zmienił Partię Republikańską. W Partii Republikańskiej tacy politycy jak Mitt Romney, to są politycy, którzy są absolutnym marginesem, marginesem marginesu. Przyzwoici ludzie, zasługujący na docenienie, ale to są tacy politycy, nie wiem, tacy apostaci kościoła trochę. Czyli ludzie, którzy nie są ani kościoła, ani lewicy. Natomiast Trump swoją taką polityką, w pewnym sensie szantażu, stworzył swoje pokolenie polityczne. I co więcej, ten trumpizm, o którym pisze profesor Berman, zostanie z nami w tym sensie, w jakim Partia Republikańska będzie przynajmniej częściowo dużo bardziej prorosyjską partią. Będzie też taką partią właśnie dużo bardziej populistyczną niż była. I znowu przy tej okazji chciałbym wspomnieć o takich badaniach trochę alternatywnych do tej takiej najpopularniejszej tezy, że neoliberalizm
w gospodarce, czyli taka wojna klasowa, większe nierówności stworzyły populizm w polityce. Coś w rodzaju alternatywnej tezy albo uzupełniającej sformułował Thomas Piketty, między innymi badając Stany Zjednoczone, w takich badaniach, które się nazywały Brahmins and Merchants, czyli tacy Brahmini i handlarze, to znaczy, że o ile kiedyś Partia Demokratyczna miała taki elektorat, powiedzmy klasowo, reprezentowała po prostu klasę ludową dużo bardziej, a Partia Republikańska tych beneficjentów systemu, czyli ludzi lepiej wykształconych, lepiej usytuowanych ekonomicznie. I w pewnym sensie ta wojna klasowa mogła się znaleźć swoją reprezentację w polityce. Nie musiała szukać jakichś takich dziwaków, takich skandalistów jak Donald Trump, że ponieważ nastąpiła ewolucja elektora przede wszystkim Partii Demokratycznej, która stała się partią elit intelektualnych, elit kulturalnych, takiego establishmentu szerokiego, to sprawiło, że ten elektor, że jedyny elektorat, który został porzucony, no to jest ten taki elektorat biedniejszy, ale niewykształcony. I to jest ten elektorat, na którym potrafili zbudować sukces, a przynajmniej różnicę w polityce. Tacy politycy jak Donald Trump. To oczywiście jest dużo szersze zjawisko na świecie. Ale to jest zjawisko, które strasznie ciężko będzie odwrócić. I znowu, i tutaj już bym się chciał bardzo precyzyjnie odnieść do tej sytuacji wyborów, tego, co się w tej chwili dzieje w ostatnich godzinach. To, co mnie uderzyło w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w tym ostatnim roku, ja parę lat mieszkałem w Stanach, ale jednak trochę wcześniej, tak jakieś tam 7-10 lat wstecz. Natomiast jak oglądam polskie media, takie news channel, takie polskie CNN, które się nazywa TVN24, to owszem, widzę pewien przechył na stronę opozycji, widzę pewną niechęć do partii populistycznie rządzącej, ale ciągle widzę dystans i ciągle widzę dziennikarzy, którzy nie wypowiadają swoich poglądów, a przynajmniej nie są w tym nachali. Jak oglądam CNN, to widzę nachalne, naprawdę taką, właściwie widzę taki Fox News, tylko nasz, oczywiście się w dużej mierze zgadzam, identyfikuję, ale uważam, że ogromne niedoszacowanie Trumpa w sondażach wynika z ogromnej presji establishmentu, między innymi medialnego, i sprawia, że ludzie po prostu kłamią w sondażach, mimo że zauważmy, te sondażownie miały być przygotowane metodologicznie na to, że elektorat Trumpa nie mówi do końca wszystkiego, nie ujawnia się, do wyborców niewykształconych trudniej dotrzeć. To wszystko miało być metodologicznie dopracowane i okazało się, że mimo to nie było. I to nie było chyba w sposób najbardziej niespotykany w historii, dużo bardziej niż 4 lata temu. Więc uważam, że mamy do czynienia jednak z ogromnymi deficytami naszej własnej strony. Na to bym chciał zwrócić uwagę. Zgadzam się, jeszcze raz bym chciał podkreślić to, o czym wspomniała profesor Berman, to znaczy tym podziale takim geograficznym, tym, co się nazywa w Stanach Metro and Non-Metro America, czyli takim rosnącym podziale wieś-miasto, czy prowincja, metropolia. To też bardzo silnie działa w Polsce. Na przykład pandemia miała tu ogromne znaczenie. Dlatego, że pandemia inaczej dotykała takie indywidualistyczne wspólnoty miejskie, a inaczej dotykała takie dużo bardziej tradycyjne, dużo bardziej wspólnotowe, wiejskie. I też przez to te procesy były dużo trudniejsze do zrozumienia. Trump się mógł dla nas kompromitować, a dużo później to docierało do jego elektoratu. Ale to jest troszkę na inną dyskusję. Też trzeba pamiętać, też o tym wspomnieć, że Trump będzie miał jeszcze 76 dni. Przez 76 dni Trump już nie tylko utopi Amerykę i nas wszystkich w procesach sądowych. Trump, który się boi zarzutów karnych, to też jest specyficzna sytuacja, więc rękami i nogami będzie się bronił przed oddaniem władzy. Ale to jest też polityk, który po prostu zmieni, co będzie mógł tylko. Wyrzuci szefa FBI, wyrzuci prawdopodobnie też Antoniego Fauciego. Do elekcji 20 stycznia będzie mógł bardzo sobie ustawić jeszcze Amerykę i pole gry. To jest też polityk, który
pozostanie taką, on może przeskoczyć z polityki na 4 lata do mediów, mając 88 milionów ludzi na Twitterze i zająć tak silną pozycję w mediach, a wiemy, jakie media odgrywają pozycję w polityce, żeby później płynnie przeskoczyć z powrotem z mediów do polityki. A jak to robić, to on już wie. No, trzeba też pamiętać, że Partia Republikańska to on. On dostał 93% głosów Republikanów. To jest więcej niż PiS, niż nie wiem, Andrzej Duda dostaje głosów PiSu na przykład. Więc ja myślę, że to jest jego kolejny duży atut. Trzeba też pamiętać, że Amerykanie jednak... I to było zaskakujące, bo i pierwszy taki exit poll, który się pojawił w CNN, to znaczy to takie dużo wyższa, przywiązywanie dużo większej wagi do gospodarki niż na przykład do pandemii, czy w ogóle jakichkolwiek innych tematów. I co więcej, bardzo wysoki procent ludzi, którzy uważają, że za Trumpa im się poprawiło, dwukrotnie wyższy, jeśli się nie mylę, to 41% ludzi uważa, deklaruje w sondażach, że są better off przez ostatnie 4 lata, a tylko 20, że są worse off. Więc też no to są naprawdę duże podstawy i też do takiej pamięci po Trumpie. Ja bym też powiedział, że Trump jest częścią kultury masowej. Jest częścią kultury masowej od 30 lat. Może odnosić dowolne porażki, bankructwa, skandale, przekręty, a nawet porażkę prezydencką i utrzymywać się na bardzo wysokim miejscu w sferze politycznej. Także mówiąc szczerze, nawet jeśli Biden wygra, myślę, że Biden będzie słabym prezydentem, a Trump pozostanie takim liderem jednak prawicy amerykańskiej z największymi szansami na powrót do polityki. Ponowne zwycięstwo, będzie bardzo ciekawa sytuacja, ale zgadzam się, że znaczy wydaje mi się, że niestety jesteśmy trochę na Trumpa skazani, nawet jeśli Biden będzie prezydentem. Dziękuję bardzo. No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Przy założeniu, że w tym optymistycznym dla nas założeniu, że Joe Biden jednak wygrywa wybory, przypominamy, to cały czas nie jest przesądzone, pozostaje kwestia Senatu. Na razie wszystko wskazuje na to, że przewagę jednego senatora będą mieli Republikanie. I moje pytanie do profesor Sherry Berman brzmi, właściwie jaką można sobie wyobrazić taką reformę polityczną, jakąś policy, która mogłaby spowodować, żeby ten prezydent, gdyby nim był Joe Biden, mógł zostać zaakceptowany no, przez więcej niż połowę Ameryki. Tak? Bo z jednej strony wiemy, że w wielu sprawach, na przykład Obamacare, to poparcie społeczne mierzone w sondażach dla takich rozwiązań jest stosunkowo wysokie. Ono daleko przekracza połowę obywateli, a jednak w sporze partyjnym, a już zwłaszcza w wyborach prezydenckich, taki temat no, wyraźnie bardzo, bardzo polaryzuje. Czy Joe Biden byłby w stanie i w jakim kierunku musiałaby taka reforma iść, przeprowadzić jakąś politykę, która przekonałaby do niego więcej niż te połowy Amerykanów, która skądinąd na niego zagłosowała, przy czym nie jesteśmy również pewni, jak wielu zagłosowało na Joe Bidena, a jak wielu zagłosowało na to, żeby Donald Trump nie był prezydentem. To też problem znany z Polski. So let me just start with one factual point. Może jedna rzecz, jeśli można. Biden wygrał więcej niż 50% głosów. W związku z czym ma wsparcie, ma poparcie, które jesteśmy w stanie stwierdzić na potrzeby wyborów, ma poparcie więcej niż 50% mieszkańców. Po prostu gdybyśmy nie mieli głosów elektorskich, gdyby wybierała większość, już mielibyśmy prezydenta. Zresztą tak samo było w wypadku Hillary Clinton, ale to nie jest nasz świat, my mamy głosy elektorskie. Natomiast myślę, że trzeba
zrozumieć, dlaczego z takim, a nie innymi światem będziemy mieli do czynienia, nawet gdyby Joe Biden również wygrał pod względem głosów elektorskich. Nawet jeżeli wygra te wybory głosami elektorskimi, będzie działał w świecie, który niekoniecznie mu będzie w pełni sprzyjał. Choćby jeżeli chodzi o uprzednio wspomniany Senat. Wiemy, że jeszcze nie wszystkie stany podały do wiadomości ostateczne wyniki. Wiem, że również Republikanie stracili pewne poparcie w pewnym stopniu poparcie w Kongresie. Natomiast w kontekście amerykańskim trzeba także podkreślić, że Republikanie tak naprawdę w pewnym stopniu stracili wszędzie. Niezależnie od prezydencji, niezależnie od Sądu Najwyższego, myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że polityka, która ich dotyczy bezpośrednio, wcale nie jest formułowana na poziomie federalnym. Przecież są sprawy bardzo gorące w cudzysłowie, które determinują rzeczy związane z życiem codziennym. Prawo do aborcji, prawo do posiadania broni, prawo do konfrontacji czy też do pozywania policji do sądu. Bardzo wiele takich rzeczy dzieje się na poziomie lokalnym. W ciągu ubiegłych lat demokraci zaczęli sobie znacznie gorzej radzić na tym poziomie, co się wiąże bezpośrednio z tendencjami, o których wspominałam wcześniej, ze względu na to, że choćby w obszarach pozamiejskich pojawiły się społeczności, które raczej predestynowałyby je do głosowania na republikanów. Natomiast okazało się, że żadna ze stron nie podjęła określonych działań, żeby faktycznie do nich dotrzeć. Myślę o wyborcach gorzej wykształconych, myślę o wyborcach, którzy zaczęli sobie gorzej radzić. Myślę o wyborcach, którzy mieszkają w obszarach gorzej sobie radzących ekonomicznie. Natomiast Republikanie są znacznie lepiej, wydaje się, przygotowani do tego, żeby tworzyć wizje ogólne. Natomiast w systemie federalnym i stanowym trzeba przemawiać do ludzi również działaniami. I uważam, że w ciągu ubiegłych dziesięcioleci demokraci sobie z tym nie poradzili. Wracając do pytania, co może zrobić Biden? Bez Senatu i bez większości demokratów na poziomie władz najwyższych nie będzie w stanie zrobić wiele, ale to samo dotyczy przecież Trumpa. Proszę pamiętać o tym, że część ustaw w ogóle nie przeszła, ponieważ między innymi dlatego, że samym Republikanom nie podobały się niektóre jego rozwiązania, okazało się, że nie było również porozumienia wśród Republikanów, jeżeli chodzi o Obamacare choćby. Przecież w czasach pandemii opieka zdrowotna miała ogromne znaczenie. W związku z czym myślę, że w takiej samej sytuacji znajdzie się Biden. Myślę, że w związku z tym, że inicjatywy ustawodawcze po stronie Partii Demokratycznej nie będą wyglądały różowo. Biden będzie musiał naprawdę bardzo ściśle współpracować tak na poziomie stanowym, jak i z przedstawicielami w Kongresie, przedstawicielami Partii Demokratycznej w Kongresie. Wyborcy na poziomie lokalnym i stanowym koncentrują się raczej na kwestiach stanowych i lokalnych. Raczej nie koncentrują się na kwestiach ogólnopolitycznych czy ogólnopaństwowych. Natomiast jeżeli na przykład gubernatorzy wprowadzą określone działania związane z wprowadzeniem określonych rozwiązań, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną na poziomie stanów, to będzie również decydowało o poglądach wyborców w przyszłości. Trzeba Państwu wiedzieć, że nie wszyscy gubernatorzy wdrożyli zalecane rozwiązania. To samo dotyczy ograniczania obciążeń podatkowych. W ciągu ubiegłych kilku lat okazało się, że nie wszystkie ulgi podatkowe zostały wprowadzone, podobnie jak nie zostały wprowadzone określone rozwiązania w obszarach, które ludzi naprawdę interesują. Myślą tutaj przede wszystkim o infrastrukturze i oświacie.
W związku z czym Biden będzie musiał podjąć długofalowe działania wraz z demokratami. Trzeba również pamiętać, że bez poparcia Senatu nie wszystko im przejdzie. Będą musieli się skoncentrować na drogach, które pozwolą im w pewien sposób Senat w cudzysłowie ominąć i będą również musieli nawiązać współpracę z gubernatorami stanów, w tym z gubernatorami z partii republikańskiej, żeby wdrożyć rozwiązania istotne dla obywateli. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że obie partie tak naprawdę dość głośno pokrzykują na temat spraw, które zostały między innymi wprowadzone przez Trumpa, ale trzeba pamiętać, że i administracja Obamy nie była wolna od tego, żeby odnosić się bezpośrednio do spraw bardzo gorących, które były nagłaśniane tak przez lokalnych polityków, jak i w prasie i w mediach. Dziękuję bardzo. No, ja bym chciał w tej sytuacji zapytać Sławka nie tyle może o policy, co o to, czyli nie o politykę konkretnych reform, ale o to właśnie o warunki, możliwości w ogóle prowadzenia polityki. Bo kiedy oboje mówiliście o przyczynach polaryzacji, ty Sławek mówiłeś o tym, że mamy z jednej strony w Stanach Zjednoczonych w dużo większym zakresie, czy dużo ostrzej niż w Polsce spolaryzowane media, i to te tradycyjne, i społecznościowe. Mamy jedną partię polityczną, która jest dość luźną koalicją ludzi o dość jednak odmiennych poglądach, zwłaszcza na gospodarkę. Myślę tutaj oczywiście o partii demokratycznej. A z drugiej strony mamy taki no zwarty blok, który w zasadzie wypycha ze swoich szeregów kogokolwiek, kto choć próbowałby głosić nawet nie konkretne stanowisko w jakiejś sprawie, ale stanowisko jakkolwiek koncyliacyjne wobec drugiej strony, prawda? No i na to wszystko jeszcze nakłada się, no to też jest element krajobrazu medialnego, władza, no quasi monopoli, jeśli chodzi o platformy społecznościowe, które w jeszcze większym stopniu znowu niż w Polsce określają kształt sfery publicznej. To gdzie ty właściwie widzisz taki moment, od czego należałoby zacząć, albo gdzie są możliwości przynajmniej wykonania jakiegoś ruchu, który mógłby przynajmniej w pierwszym etapie poprawić sytuację i stworzyć warunki do kolejnych działań? Paradoksalnie sam Donald Trump jest przykładem, że można przełamać dominację establishmentu. Ten establishment republikański był bardzo krytykowany i ten podział na takich, a nie innych demokratów i takich, a nie innych republikanów był przedmiotem ogromnej krytyki, zabetonowania sceny politycznej, dominacji takiej koalicji. Ci republikanie, na których żeśmy narzekali, że tam libertarianie, Christian Wright, że tacy też jastrzębie, neokoni, że to jest tego typu koalicja takich, naprawdę to było bardzo ostro krytykowane. Dzisiaj może być przedmiotem, nie wiem, jakiejś tęsknoty, sentymentu, bo partia republikańska została po prostu zglajszaltowana. Znaczy tej różnorodności tam nie ma, albo ona jest, ale gdzieś jest silnie zdominowana przez Trumpizm. Z kolei z drugiej strony Bernie Sanders pokazał, że też można wjechać w ten establishment z pozycji jak na Stany Zjednoczone w ogóle nie do pomyślenia parę lat wcześniej, że można zalegitymizować pewne pojęcia. Zresztą program Bidena jest napisany w dużej mierze przez Sandersa. I program, jeśli przejrzeć sobie, przypomnieć sobie programy tych kandydatów, którzy startowali, kandydatek w prawyborach, no to im wszystkim praktycznie Sanders pisał program. I Sanders zmienił partię demokratyczną. Znaczy, więc Trump i Sanders, którzy ostatecznie może, nie wiem, nie muszą być bohaterami romansu wszystkich, ale pokazali, że te partie są tak naprawdę do zmiany i te partie są do głębokiej reformy, że ta reforma jest możliwa i że można w nią wejść oddolnie, że można na to znaleźć pieniądze.
Czy to są kompletnie outsiderzy? No, Trump to jest naprawdę polityk, który by, jakby przyszedł do partii republikańskiej, poprosił o nominację, albo w ogóle zgłosił taki pomysł. Ja pamiętam, jak on zgłaszał taki pomysł 4 lata wcześniej, tylko tak rzucił. Pamiętam taką rozmowę z nim w CNN. Zupełnie przypadkiem to oglądałem gdzieś na jakiejś konferencji w Stanach Zjednoczonych. To traktowane było jako taki żart, takiego celebrytę medialnego. 4 lata później został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc też obecność takich ciekawych postaci jak Steve Bannon, którego możemy uważać za wariata, ale który był tak naprawdę twórcą w dużej mierze sukcesu Trumpa. Znaczy to sukces takich też platform medialnych nowych, bo to nie jest tak, że Facebook czy Twitter miały jakiś taki, miały wpływ przez wielkość i kontekst, ale te media, takie alternatywne media, alt-prawica, te wszystkie takie medialne pomysły właśnie Steve'a Bannona, budowane oddolnie, nie za duże pieniądze, zupełnie według projektu tak właściwie wariackiego. To wszystko pokazało, że w Stanach można zrealizować taki populist American dream. Więc jak im się udało, to może się też udać, może, jeśli bad guys dali radę, ale to też good guys, tacy jak Sanders, dali radę. Także ja bym tak... tezę o jakimś takim, o warunkach niemożliwości uprawiania polityki w Ameryce, czy warunkach niemożliwości reformy politycznej, establishmentu w Ameryce, ja bym był bardzo ostrożny i w tym sensie dużo bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o taką tezę. To znaczy w opozycji do, o ile sobie wyobrażam, dość duże możliwości uprawiania polityki w Stanach Zjednoczonych. Obama to jest trzeci przykład, kogoś kompletnie znikąd w ogóle, który zrobił fantastyczny sukces. W ogóle Bidena też by nie było bez Obamy. Więc to są naprawdę, to o ile sobie wyobrażam, w polityce, w tej jakby używając marksowskich pojęć, w nadbudowie, o ile sobie wyobrażam, bardzo duże możliwości, dużo, dużo trudniej mi sobie wyobrazić rzeczywiście warunki możliwości w tej sferze takiej gospodarczej, czy w sferze procesów społecznych, nierówności społecznych. Jak to zmienić? No to tutaj się wszyscy głowimy, kombinujemy, staramy się, nie wiem, ludzie też tacy, najbogatsi ludzie świata, którzy też deklarują samoopodatkowanie się, zakładają fundacje, przekazują ogromne pieniądze, jak Bill Gates, ale nie tylko on, na wynalezienie szczepionki, na zwalczanie problemów społecznych, na poradzenie sobie z kłopotem z klimatem, z Afryką. Cały trend jest cały czas niezatrzymany i to sobie bardzo trudno wyobrazić. To samo dotyczy Unii Europejskiej, to samo dotyczy właściwie wielu innych regionów na świecie. Także polityka jest jeszcze do jakiegoś jakby można osiągnąć jakiś wpływ, natomiast przełożyć ten wpływ na głębiej, na gospodarkę, to już będzie bardzo, bardzo trudne i tutaj cały czas nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Dziękuję. To w takim razie może ja bym pociągnął ten wątek i zapytał panią profesor Berman o tę kwestię. To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że te przykłady wejścia do polityki spoza establishmentu, oczywiście w przypadku Trumpa mówimy o wejściu z pozycji milionera i osoby bardzo rozpoznawalnej, no ale niewątpliwie spoza establishmentu politycznego, czy te przykłady, ale także przykłada zmiany dyskursu wewnątrz partii demokratycznej przez Berniego Sandersa, czy także Elizabeth Warren, bardziej umiarkowaną, ale też osobę jednak o poglądach spoza dotychczasowego konsensusu. Czy to wszystko świadczy o tym, że taki przełom można powtórzyć po lewej czy po postępowej stronie? No bo jednak zmiana dyskursu w partii demokratycznej, no to nie to samo, co wygranie wyborów i przebudowa czy przekształcenie całej sfery medialnej. W tym sensie jednak te przykłady prawicowe, czy przykłady ze strony, z okolic Trumpa, są jednak bardziej wymowne, bardziej takie przekonujące, bardziej efektowne. Czy lewica, czy strona postępowa ma szansę coś podobnego powtórzyć, to znaczy dokonać podobnego przełomu?
Sorry. By similar, do you mean bring coś podobnego, to znaczy wprowadzenie nowych twarzy, młodych ludzi do pierwszej linii, czy chodzi o to, żeby tę partię mocno przepchnąć w lewo, a czy chodzi o głosy, żeby one były bardziej lewicowe, to znaczy lewicowy elektorat? Prosimy o włączenie głosu. Pan Michał Sutkowski ma wyłączony mikrofon. Prawica w pewnym sensie zrobiła wszystkie te rzeczy. To znaczy zdobyła głosy, bo wygrała wybory prezydenckie, zmieniła profil ideologiczny partii i także zbudowała całą sferę medialną. To zresztą nie jest tylko ostatnio alt-right, to jest wcześniej wielka praca w talk radios na przykład, prawda? Czy dostrzega pani jakąś nadzieję na to, że lewica może wykonać coś podobnego, a może są jakieś strukturalne, głębokie przyczyny, które powodują, że no, prawica ma tu naturalną przewagę? I także zbudowała całą sferę medialną, to zresztą nie jest tylko ostatnio, ale okay. So let me reiterate something I alluded. To może ja powtórzę coś, do czego nawiązywałem wcześniej. Partia Republikańska, którą dzisiaj obserwujemy, nie jest produktem Trumpa, jest produktem wysiłków trwających dekadę ze strony aktywistów prawicowych, którzy chcieli przemienić nie tylko Partię Republikańską, ale też Stany Zjednoczone. To zaczęło się, gdy w latach 60. wychodzili na jaw liberałowie. Wtedy mieliśmy Sąd Najwyższy Warrena, najbardziej liberalny w historii. I dzisiaj możemy, patrząc wstecz, powiedzieć, że Warren i jego Sąd Najwyższy zrewolucjonizował Stany Zjednoczone. Chodzi tu o sprawy konstytucyjne, obyczajowe, polityczne. Była to też era Kennedy'ego i Johnsona, gdzie na poziomie krajowej polityki wydawano prawa i również programy społeczne wdrażano, które zmieniały wygląd Stanów Zjednoczonych. Wtedy konserwatyści się rozejrzeli i zobaczyli, że krajobraz jest beznadziejny, ale zdecydowali się na strategiczny, długoterminowy wysiłek zmiany polityki i zmiany społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. To zaczęliśmy obserwować za czasów Reagana i jest to kombinacja czegoś, co w wykrzywionej formie widać u Trumpa. Chodzi tu o organizacje, które starają się na przykład kształtować rozumienie ekonomii przez społeczeństwo, starają się zmieniać edukację, starają się zmieniać ideologię, nawet na wydziałach prawnych starają się aktywistów prawicowych mobilizować. Robią to na poziomie społecznym, pracują fundamentalnie u podstaw i generują w ten sposób nowe pokolenie aktywistów, którzy pozwolą republikanom zdobyć władzę w długim terminie. Byli w tym o wiele bardziej skuteczni niż demokraci, którzy moim zdaniem, nie tylko moim, za bardzo koncentrowali się na sądach i uniwersytetach, a nie wystarczająco na fundamentach, na podstawach polityki, które rzeczywiście mogą coś zmienić długoterminowo. Demokraci mogą tak postąpić, mogą to zrobić. Oczywiście, ale pytanie, kto ma wystarczającą siłę wewnętrzną, kto ma organizacyjną moc, żeby przemyśleć, w jaki sposób Stany Zjednoczone i polityczna dynamika ma się zmienić nie za 2 lata, tylko za 20 lat. Bo co obserwujemy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych po stronie prawej, sceny politycznej, to jest wynik dziesięcioleci wysiłku. I tutaj nie tylko chodzi o to, żeby demokraci wygrali w tych wyborach, które wciąż są liczone pod względem oddanych głosów, ale chodzi o to, żeby stworzyć koalicję, którą buduje się latami, nawet dziesięcioleciami. I
Wydaje się, że niewielu jest takich zainteresowanych taką pracą. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych twarzy, tak, rzeczywiście to już się stało. Rzeczywiście coraz więcej młodych głosuje. Mówiono o młodych, że powinni głosować, rzeczywiście głosowali i zdecydowanie aktywizm się nasilił. Ja wykładam pewnie kwestie studentom na uczelniach i staram się ich nauczyć tego aktywizmu, żeby zastanowili się nad tym, jak ich dzisiejsze działania zmienią coś za 10 lat. Ale to jest dosyć trudne zadanie, trudne wyzwanie dla młodych, ale to właśnie zrobili konserwatyści. Jeżeli jesteśmy młodymi, konserwatywnymi aktywistami, mamy ogromną liczbę możliwości zaangażowania się w różne programy, różne działania, które stanowią środki indoktrynacji ideologicznej, sieciowania ideologicznego i w ten sposób tworzy się strategię długoterminową. Demokraci mogliby to zrobić, owszem, ale pytanie pozostaje, jakie wysiłki podejmą, na czym się skupią. Sporo entuzjazmu po lewej stronie można było zaobserwować, ale jeżeli będzie to entuzjazm, który podzieli partię demokratyczną, rozedrze ją na strzępy, czy będzie to entuzjazm, który spowoduje, że to będzie partia, która będzie postępowa i rozwojowa. Sanders to zrozumiał. On uważał, że ważnym początkiem jest wygrana demokratów. Jego poplecznicy nie byli aż tak zaangażowani jak on, ale okno polityki postępowej zostało otwarte o wiele szerzej. Partia Demokratyczna jest bardziej lewicowa niż była przez całe lata, ale jeżeli nie jednoczymy się i nie wszyscy pracują na rzecz tych samych długoterminowych celów, to wszystko szybko się wypali czy wyparuje. A Partia Republikańska jest świetnie zaopatrzona w fundusze, świetnie zorganizowana, świetna w myśleniu strategicznym. Jeżeli demokraci nie będą dorównywali republikanom w tych aspektach, to ten potencjał, który istnieje, nie zaowocuje trwałą zmianą. Dziękuję. Sławku, a może zastanówmy się, bo rozmawialiśmy dotychczas jednak, biorąc milcząco, może nie za pewnik, ale jednak za założenie, że to jednak Joe Biden wygrywa te wybory i no, zastanawiamy się, jak będzie mógł funkcjonować, jakie będą granice jego możliwości, jakie pole manewru. No a to zastanówmy się, pospekulujmy, a co się wydarzy, czy jak się zmienia pole działania, jeśli to jednak Donald Trump z jakichś powodów zdoła się utrzymać na stanowisku. Założenie, że to jednak Joe Biden wygrywa te wybory i no, zastanawiamy się, jak będzie mógł funkcjonować, jakie będą granice. No, dla Trumpa to będzie rzeczywiście dowód na słuszność jego absolutną, na legitymizację przez skandal, na jego takie upheavals, takie czy takie nie wiem, czy to można nazwać reformą, no właściwie taką rewolucję w dogmatach polityki zagranicznej, że będzie jeszcze bardziej konfrontacyjny w stosunku do Chin. Myślę, że w stosunku do Rosji będzie mógł być już dużo bardziej otwarcie współpracujący, to znaczy jednak właściwie to na Bidena Moskwa mogłaby liczyć jako na polityka nieobciążonego podejrzeniami, że może dojdzie do jakiegoś nowego resetu. Biden był wiceprezydentem za Obamy. To wcale nie byłby polityk, który koniecznie zacząłby się, nie wiem, z Rosją bić o Ukrainę, o Białoruś, o w ogóle Europę Wschodnią albo cokolwiek innego. Mógłby raczej szukać właśnie jakiegoś takiego rozładowania stosunków, jakąś swoją wersję Ostpolitik. Natomiast Trump nie będzie już oskarżany o podejrzenia, przynajmniej nie będzie mógł sobie robić z nich problemu, bo to będzie jego druga i ostatnia kadencja. Wobec czego jeśli on rzeczywiście ma jakąś miętę do Rosji, no to będzie mógł się wreszcie ten związek skonsumować. To jest bardzo niebezpieczne.
Oczywiście Trump będzie mógł też zrealizować te wszystkie swoje fobie antynatowskie, antyeuropejskie. I wyobrażam sobie, że no takie projekty jak, jeszcze słowa a propos Bidena, wyobrażam sobie, że Biden może uznać na przykład, że projekt zatrzymania Nord Stream 2 to jest projekt trumpowski i że to właśnie taki trumpowski na zasadzie alibi. I że on już tego nie musi robić, że jako dowód na przyjaźń z Unią Europejską, na taką tradycyjny atlantycyzm, sojusz atlantycki, jakby podaruje Niemcom, czy jakby wznowi budowę prawie skończonego Nord Stream 2. Ale też to samo może zrobić Trump w tym sensie, w jakim Rosji może na tym zależeć, a Trump może się otworzyć już w tych stosunkach na jakiś rodzaj przyjaźni z Putinem, współpracy. Myślę, że obaj panowie jednak sobie jakoś tam imponują. Więc dla nas to trochę wcale nie ma dobrego rozwiązania. Moglibyśmy liczyć na Bidena jako polityka, który wywierałby większą presję na praworządność w Polsce i wolne media. Trump z kolei mógłby sobie najwięcej tu pozwolić, jeśli chodzi o wolne media. No naprawdę nie jest polityk, który jest miłośnikiem liberalnych mediów. On jest przez te liberalne media tępiony na wszystkie sposoby. I wystarczy, że ktoś mu naprawdę dobrze i parę razy powtórzy, że TVN to jest taki New York Times czy taki CNN amerykański, że naprawdę nie ma sensu tego bronić, przeciwnie, trzeba to dobić, no to jeśli nie zwycięży u niego taka żyłka, że trzeba bronić biznesu amerykańskiego, albo jeśli nie będzie uważał na to, żeby nie zostać o to oskarżony, ale on naprawdę nie będzie musiał już na nic uważać w drugiej kadencji, to TVN też nie będzie czymś jakoś bronionym jak niepodległość, a na razie rzeczywiście jest. W tym sensie ta tradycyjna polityka amerykańska, czyli te tradycyjne priorytety, one są w dużej mierze utrzymywane. Wyobrażam sobie, że Trump może chcieć udowodnić słuszność tych rzeczy, do których dążył, ale tak nie bardzo mógł je zrealizować w całości. Myślę o wyjściu z NATO albo jakimś takim radykalnym osłabieniu NATO. Myślę, że będzie chciał w ogóle też zachowywać się demonstracyjnie. On ma w pogardzie liderów polityki europejskiej, którzy jego mieli w pogardzie, takiej otwartej. Myślę, że w tej chwili będzie mógł udowodnić im swoją przewagę, wyższość. Będzie się mógł odegrać, zemścić. To wszystko się będzie odbywało kosztem Polski, niestety, w dużej mierze. Ale w ogóle kosztem takiej właściwie Zachodu, jako jakiegoś monolitu. Więc Ameryka Trumpa to będzie też taka Ameryka coraz bardziej ekscentryczna na poziomie polityki wewnętrznej. Taka Ameryka, w której Trump nie będzie się już krygował w kwestiach polityki, a on się już niewiele krygował, jeśli chodzi o taką politykę, no powiedzmy, wobec mniejszości. Tutaj się w ogóle krygował relatywnie najmniej, a teraz nie będzie tego robił w ogóle. Więc Trump w drugiej kadencji byłby naprawdę niebezpieczny. Ja myślę, że stąd taka mobilizacja wyborców, którzy zazwyczaj naprawdę są słabo zmobilizowani. Tacy politycy jak Jarosław Kaczyński prawie nigdy nie mają większości po swojej stronie, natomiast liczą na zmotywowanie mniejszości. Na to naprawdę mogą liczyć. Tym razem, jeśli wygra Biden, to dlatego, że uda mu się zmobilizować większość. To jest rzadko spotykane zjawisko, albo przynajmniej zjawisko takie trochę nieoczekiwane. Zresztą spodziewaliśmy się, że ono wystąpi w dużo większej skali, ale tak się nie stało. Ale jednak, jak słusznie podkreśliła profesor Berman, jeśli Biden wygra, to wygra. I to trzeba docenić, a nie wybrzydzać znowu. Natomiast no, jeśli się jakimś cudem uda Trumpowi, albo jeśli się trzeba będzie przeliczać głos, Trump też może utopić Amerykę w półrocznym kryzysie, co najmniej półrocznym. Ktoś to wykorzysta na Zachodzie. To jest ta trzecia opcja. To znaczy możemy mieć Bidena, możemy mieć Trumpa, ale możemy też mieć chaos, nie wiadomo co. I też trzeba, więc pamiętajmy o tej trzeciej perspektywie. Ta może być w ogóle najkorzystniejsza dla Rosji i Chin. No i to właściwie myślę, że koniec takich fundamentalnych kierunków w polityce amerykańskiej możliwych. Dzięki.
Pani profesor, a jak pani to widzi? To znaczy tę perspektywę, w której Donald Trump wygrywa drugą kadencję. Czy to jest kadencja pierwsza tylko bardziej? Czy można się spodziewać, czy na przykład doszło do jakiejś zmiany warunków, które powodują, że wydarzyć się może coś jakościowo innego, jakościowo nowego? So I would expect both. Spodziewałabym się jednego i drugiego, to znaczy odpowiadam trochę niezrozumiale, ale w każdym razie będziemy widzieli Trumpa zachowującego się dalej tak samo, ale bardziej niebezpiecznie i coraz bardziej zagrażająco dla demokracji amerykańskiej. I na początku, jak mówiłam, mobilizował swoją bazę, nie wyciągał ręki do innych Amerykanów, ale starał się możliwie wielu swoich popleczników zmobilizować na bazie lęku i resentymentu. I to przyjmuje już działania i pozaparlamentarne, i nawet gwałtowne w niektórych miejscach. I to się nasili, to będzie coraz częstsze. Będą ataki wobec demokratów, wobec wolnej prasy, wobec elit liberalnych, a ludzie będą się coraz bardziej radykalizować. I przy okazji to będzie także zachęcało lewicowców do zwiększenia radykalizmu, którzy będą coraz bardziej mówili, że koniecznym dla walki z republikanami, z prawicowcami będzie odejście od pewnych reguł. Bardzo trudno być mniejszewikiem, jak się walczy z bolszewikami i być może będą oni czuli, że są zmuszeni do odejścia od procedur demokratycznych w swojej walce i wiele naszych instytucji będzie się rozkładało, bo Trump w drugiej kadencji będzie ustawiał ludzi w miejscach obdarzonych władzą i będą to wyłącznie wierni, ale wierni, a wszystkie checks and balances i wiedza umiejętności, wykształcenie, znajomość odpowiednich gałęzi władzy, to jeszcze będzie coraz gorsze. Zachowania zupełnie nieprzewidywalne Trumpa doprowadziły do tego, że wiele instytucji, które stabilizowały świat ekonomicznie i od strony bezpieczeństwa przez wiele lat, do upadku. I będzie on dalej działał na rzecz zniszczeń, które później będzie trudno naprawić. Ale spodziewam się, że te konsekwencje tych jego działań po 8 latach trumpizmu będą jeszcze trudniejsze do naprawienia. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, w jakim stanie będzie demokracja amerykańska. Partia republikańska będzie jeszcze bardziej trumpistowska, partia demokratyczna będzie jeszcze bardziej podzielona odnośnie tego, jak walczyć z trumpizmem czy Trumpem i kraj będzie się rozdzielał i dzielił i rozdzierał w taki sposób, który będzie później bardzo trudny do odwrócenia. Dziękuję. Partia republikańska będzie jeszcze bardziej trumpistowska, partia demokratyczna będzie jeszcze bardziej podzielona odnośnie tego, jak walczyć z trumpizmem czy Trumpem. Ja. Tak, włączyłem mikrofon. Chciałbym jeszcze, Czesławku, poprosić o to, żebyśmy się zastanowili chwilę nad sytuacją właśnie możliwego zwycięstwa Trumpa i wtedy, co właściwie, bo mówiliśmy o tym, co może się wydarzyć, ale to jak w takiej sytuacji powinna zareagować w swoim najlepszym interesie Europa, a zwłaszcza te kraje, no, które nam są, czy z naszym losem są jakoś najbliżej związane. I czego powinniśmy sobie życzyć w tym obszarze? Właśnie możliwego zwycięstwa Trumpa.
Ja bym powiedział, że i zastanawiałem się nad tym chwilę, i to dość trudne pytanie, ale wydaje mi się, że to by było potraktowane naprawdę jako bardzo zimny prysznic. To znaczy jako taka sytuacja, w której problem z populizmem to nie jest anomalia, tylko to jest po prostu standard polityczny. I wyjście ze standardu wymaga czegoś więcej niż przeczekanie. A jednak jeśli spojrzeć na to, co się działo z Unią Europejską przez ostatnie 10-15 lat, właściwie od projektu konwentu konstytucji, czyli 2003 roku, no to jest właściwie taki dość jednostajny proces, taki właściwie w tę stronę, takiej dezintegracji, renacjonalizacji i tak dalej. To znaczy, jeśli się okaże, że Trump dostanie 4 lata i ty to nazwałeś Trump z pierwszej kadencji, tylko więcej. Chodziło o co innego. Trump z pierwszej kadencji, tylko gaz do dechy, zemsta, taki rewanżyzm za pierwszą kadencję. Trump przez pierwsze 2 lata, pamiętajmy, w ogóle tak uczył się polityki. Wymieniał przywódców, w ogóle spowiadał się, udowadniał, że te zarzuty są nietrafione. Z pierwszych 2 lat to był Trump dowodzący kompletnej nieskuteczności, blokowany wszędzie, niezorientowany. A teraz Trump jest zorientowany, jest bardzo dobrze nauczony, ma swoich ludzi powymienianych, ma partię. No w ogóle to jest Trump rozpędzony a w tej chwili dostanie jeszcze pozwolenie na destrukcję. I z pewnością się nie cofnie. No nie jest taki polityk, który, nie wiem, będzie chciał teraz przejść do historii jako mąż stanu. No jest polityk, który będzie chciał być legendą, ale dla takiej partii republikańskiej, jaką sobie zbudował. I też częścią kultury masowej. I zostanie nią. A nie zostałby nią, gdyby się zamienił nagle w polityka centrowego. Nie ma na to nawet dobrego powodu. Więc to będzie polityk dużo bardziej konfrontacyjny, dużo trudniejszy. I oczywiście polityk, który też może wywołać taką reakcję szokową Unii Europejskiej. Bez takiej reakcji szokowej Unia Europejska prędzej czy później się rozpadnie. To znaczy nie bardzo wyobrażam sobie Unię Europejską, która tak sobie płynie, czy dryfuje tym kursem, którym dryfuje. Po tym, jak spotkał ją Brexit, po tym, jak spotkał ją właściwie taki wewnętrzny exit Węgier, Polski, po tym, jak ona nie jest, jakby każdą decyzję, nawet najbardziej oczywistą, podejmuje latami, jeśli ją w ogóle podejmuje. No jest to po prostu, w cudzysłowie, będzie to jakby ostatnia szansa albo ostatnia okazja do tego, żeby utrzymać proces integracji europejskiej. Właściwie tylko na to możemy liczyć. Dziękuję. Ponieważ powoli zmierzamy do puenty, do zakończenia naszego spotkania, to ja bym chciał panią profesor poprosić o radę dla Europy zza oceanu. To znaczy właściwie co my w naszym najlepiej pojętym interesie powinniśmy zrobić, jeśli wydarzyłoby się to, czego wszyscy tutaj siedzący bardzo byśmy nie chcieli, czyli gdyby Donald Trump rzeczywiście wygrał drugą kadencję. To znaczy, jaki scenariusz z punktu widzenia Europy wydawałby się pani optymalny? So, if Trump were to win, gdyby Trump wygrał, mielibyśmy kolejne 4 lata zaniedbań porządku amerykańskiego tworzonego od wojny i układów gospodarczych, które udało nam się wypracować. Jestem częściowo europeistką i zwolenniczką Europy, między innymi ze względu na wykształcenie i myślę, że wszyscy czekamy, aż Europa przejmie znacznie silniejszą rolę przywódczą. To jest działanie, którego dotychczas Europa nie podjęła, a uważam, że bezwzględnie stanie się to imperatywem również w kontekście, nie tylko w kontekście wyników amerykańskich, ale w wyniku wyborów amerykańskich, ale w kontekście pozycji Rosji, w kontekście gospodarki, ponieważ myślę, że Europa będzie musiała sobie poradzić z wewnętrznym rozziewem w Unii Europejskiej,
myślę, że Europejczycy będą musieli zdecydowanie podjąć działania samodzielnie, podejmować działania samodzielnie bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. I wydaje nam się, że czasem Europa jest do tego niezdolna, w związku z czym w wypadku wygranej Trumpa ta niemożność jeszcze ulegnie pogłębieniu. Nie wiem, w jaki sposób te działania miałyby zostać podjęte, ponieważ Unia Europejska nie jest tworem, którego konstrukcja wspiera podejmowanie, które wspiera podejmowanie szybkich działań. To jest tak naprawdę gorsza wersja Stanów Zjednoczonych, ponieważ my przecież tutaj mamy taki system kontroli, który jest bardzo szczegółowy, a w Unii Europejskiej ten system mechanizmu, ten mechanizm kontrolny jest jeszcze bardziej szczegółowy. W związku z czym nie jest to konstrukcja, która sprzyja szybkim decyzjom, ale z całą pewnością wygrana Trumpa przełoży się na gorszą sytuację Unii Europejskiej i Europy. Nie tylko w perspektywie długoterminowej, ale również krótkoterminowej. Rosja, imigracja, rozwiązywanie problemów gospodarczych. W związku z czym, jeżeli Europa będzie chciała rozpocząć działania na rzecz poprawy własnej sytuacji, będzie musiała zdać sobie sprawę z tego, że w wypadku wygranej Trumpa będzie działać samodzielnie bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest taka świadomość, która Europę czeka. Bardzo dziękuję. Te wnioski, te diagnozy, które tutaj zostały postawione, one może nie należą do najbardziej optymistycznych i dla Stanów Zjednoczonych, i dla reszty świata, w tym naszego regionu. No niemniej ta konkluzja, że Europa prawdopodobnie będzie zdana, gdyby Donald Trump rządził kolejne 4 lata zupełnie na siebie, a przynajmniej na daleko idącą, dużo dalej idącą samodzielność strategiczną, wydaje się kluczowe. No, w perspektywie takiego jednego wielkiego wątku, którego nie omówiliśmy i którego nie poruszyliśmy, a który gdzieś tam jest takim słoniem w pokoju, czyli oczywiście kwestii klimatycznej, tego mega kryzysu, który gdzieś tam określa warunki i możliwości naszego działania, życia i określa naszą przyszłość. I pewnie będziemy w przyszłości ten wątek rozwijać, czy nawet wręcz na nim się koncentrować. Pani profesor Sławku, bardzo dziękuję za tę rozmowę i jestem przekonany, że to nie będzie ostatnie spotkanie i ostatnia debata tego rodzaju. Bardzo dziękuję Fundacji imienia Friedricha Eberta, Ernstowi Hillebrandowi. Bardzo dziękuję niezwykle zapracowanym tłumaczom i dziękuję Dominice Wróblewskiej i Barbarze Szelewie, które przygotowywały tę transmisję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkania, które będziemy przygotowywać, będziemy transmitować. Pani profesor, jeszcze raz pięknie dziękuję za to spotkanie i z pewnością do zobaczenia. Sławku, dziękuję. Thank you all. Wish us luck. Dziękuję Wam wszystkim, życzcie nam szczęścia. Wszystkim sobie życzymy szczęścia. Sobie również życzymy szczęścia nawzajem. Tak jest.